Koniec pewnej ery dla firmy LEGO, ponieważ LEGO Nexo Knights jest już tak naprawdę na finiszu. 1 stycznia 2019 roku będziemy mogli już spokojnie powiedzieć, że LEGO Nexo Knights dobiegło końca. Teraz jest finał w magazynach, które oczywiście są do kupienia co miesiąc w kioskach. Zostanie nam LEGO Ninjago i Unique Team. To teraz pytanie, co wejdzie, bo najprawdopodobniej wejdzie jakiś kolejny serial, przepraszam, kreskówka związana z klockami LEGO. I tutaj mówi się dużo o Star Warsach, zresztą już zobaczyliśmy plakat oficjalny i trailer jakiś, ale czy to nie jest przypadkiem na nasze polskie Disney XD? No niestety w kwestii tych nowych Star Warsów to ja nie jestem zbytnio poinformowany, dlatego możecie mnie uświadomić, zaskoczyć w sekcji komentarzy. Może też dojść do sytuacji, gdzie w ogóle nie zostanie wyemitowana kreskówka LEGO, tylko jakaś inna, w ogóle nie związana z duńskim producentem i zostanie nam wtedy po prostu tylko LEGO Ninjago, bo Unique Team, no nie oszukujmy się, ale tego nie da się oglądać. Dobra, tyle z tego LEGO, teraz ogłoszenia parafialne. Mianowicie, jak na ten moment nie planuję ogromnej ilości odcinków z LEGO Ninjago, takich oczywiście teoretycznych, no bo nic się nie dzieje. Co prawda w piątek ma wyjść jakaś mega informacja, tak przynajmniej napisał Tommy Andresen, ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Jak na razie nic ciekawego się nie zapowiada, no nie mam po prostu o czym gadać, dlatego zajmę się takimi śmiesznymi materiałami, a zaraz wchodzimy przecież w strefę świąteczną. Wczoraj zrobiliśmy coś niemożliwego, czyli na mojego live'a wpadło aż 105 osób, jest to niezwykłe osiągnięcie. Mimo że ostatnio nie jest za dobrze na moim kanale, dlatego też w najbliższym czasie pojawią się niezwykłe materiały wymyślonych przez moich widzów, kolegów, przyjaciół. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy materialik, możecie strzelić łapkę w górę oraz zostawić suba na moim kanale i koniecznie dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o nowych zmianach, które zajdą na moim kanale. Jeśli ktoś nie oglądał wczorajszego streama, no to koniecznie zobaczcie powtórkę. Cześć!